Pani doktor, czym dla pani jest Śląsk? Śląsk dla mnie jest wszystkim. Urodziłam się na Śląsku. Rodzice moi pracowali na Śląsku. Ojciec był kierownikiem polskiej szkoły w Rudzie Śląskiej w Bielszowicach. Pracowałam cały czas na Śląsku. Leczyłam dzieci na Śląsku. Mieszkam. Warto słuchać uważnie dat. Rok 2015. Rzecznik Praw Obywatelskich wręcza Jolancie Wadowskiej-Król odznakę honorową za zasługi dla ochrony praw człowieka. Rok 2018. W Katowicach pojawia się ten mural poświęcony Jolancie Wadowskiej-Król. Dlaczego daty są istotne? Bo w tym czasie świat przypomniał sobie o lekarce, która w latach 70. walczyła o zdrowie kilku tysięcy dzieci. Kiedy zaczynała, nie przypuszczała, zresztą nikt z nas nie przypuszczał, że będzie to taka akcja i trwająca tak długo i tyle tysięcy osób przebadanych, bo chyba byśmy się nie odważyły. Huta metali nieżelaznych Szopienice. Choć dziś to ruina, w minionym stuleciu przynosiła ogromne zyski. Ale rodziny mieszkające w pobliżu obiektu zauważyły zły stan zdrowia swoich dzieci. Ludzie nie byli świadomi, że z kominów wydobywają się toksyczne związki ołowiu. Ten stan zmieniła lekarka Jolanta Wadowska-Król, która przyjmowała chorych w przychodni. Zaczęła pracę od zera. Była to właściwie, jeżeli chodzi o dzieci, były to po raz pierwszy prowadzone badania w kierunku ołowicy, bo takich nie było. I ona je zaczęła od zwykłej anemii, która potem się okazała ołowicą. Trzeba było załatwić kogoś, kto się zgodzi na te badania, kto da samochód, żeby wozić próbki, a panie, które będą pobierały później krew, kto da później miejsca w szpitalu, a potem sanatoria i wreszcie coś, co było niewyobrażalne, mieszkania. Badając tysiące osób, lekarka miała materiał pozwalający na napisanie pracy naukowej. Miała dokumentację i miała tak liczne badania, jakich nikt nie miał w tym kraju. No nie pozwolono jej. Przez kilkadziesiąt lat pozostała niezauważona. Dopiero ostatnie lata przypomniały o postaci lekarki. A 27 kwietnia 2021 roku stała się rzecz wyjątkowa. Senat Uniwersytetu Śląskiego nadał tytuł doktora honoris causa tejże uczelni Jolancie Wadowskiej-Król. Gotowa walczyć o godność i zdrowie szopienickich dzieci w czasach opresji ideologicznej, kiedy władza tłumiła prawdę o zdrowiu i życiu obywateli. Dzięki jej działaniom zorganizowano leczenie tysięcy dzieci zagrożonych zachorowaniem na ołowicę. Zdecydowano również o rozbiórce domów stojących najbliżej komina huty. Przyczyniło się to do poprawy zdrowia mieszkańców oraz korzystnie wpłynęło na stan środowiska miasta. Uznała, że skoro zaczęła, to musi to skończyć. Pani doktor, ołowica, co to za choroba? Ołowica to jest bardzo ciężka choroba. Ja szczególnie zajmowałam się ołowicą dzieci. Pani profesor Hager-Małecka przyjechała w 1974 roku z sympozjum w Szwajcarii, gdzie był omawiany przypadek ołowicy. I w tym czasie moje dziecko z mojego rejonu leżało w klinice u pani profesor Hager-Małeckiej w Zabrzu. I ona u tego dziecka rozpoznała ołowicę. Zawiadomiła mnie, że moje dziecko z mojego rejonu ma ołowicę. Jak ona się objawia, ta choroba? U moich dzieci objawiała się bólami brzucha, bólami głowy, niedokrwistością, obniżeniem intelektu, niskim wzrostem,
Bardzo dużo w moim rejonie dzieci chodziło do szkoły specjalnej. Ta Ołowica u dzieci w Szopienicach musiała być już wiele lat, ponieważ szkoła specjalna w Szopienicach założono w 1913 roku. To już musiały być te objawy u dzieci wtedy. Na tę chorobę uwagę zwrócili Amerykanie. Chorowały dzieci bawiące się ołowianymi żołnierzykami. Chorobę w Szopienicach nie wywołała zabawa, a huta. Huta ołowiu dymiła, wyrzucała z kominów ołów. Dzieci w moim rejonie mieszkały tuż przy hucie. Nawet do 400 metrów były takie domy, familoki, ciasne domy, ciasne podwórka. Dzieci bawiły się na podwórkach, gdzie był pył ołowiowy emitowany z tych kominów szopienickich. Ktoś powiedział, że ziemia wokół huty to była słabą rudą ołowiu. Czyli te dzieci bawiąc się na podwórkach, bawiły się piłką, jadły bułkę i zjadały ten ołów. Wszystko zaczęło się od małego chłopca z ulicy Westerplatte. Pamięta go pani? Tak, oczywiście. No i kilka rodzin wokół. Ciężki przebieg Ołowicy, co się potem okazało. Do dzisiaj mam kontakt z tymi ludźmi. No niewielki, bo bardzo dużo ludzi się wyprowadziło. Przecież kilka ulic, jak ulica Obrońców Westerplatte, wysokie numery, cała ulica Rzemieślnicza, ulica Makarenki zniknęły z powierzchni ziemi. Wyburzono te familoki. A pamięta pani swoją reakcję na to rozpoznanie? Jak pani zareagowała? To był szok? Dla mnie był szok. Jak pani profesor przyjechała do Szopienic, do mnie, do Dąbrówki Małej, do przychodni i powiedziała, że dziecko ma ołowicę, więc ja od razu zbadałam około 10 dzieci w pierwszej chwili, w pierwszym dniu od razu i okazało się, że wyniki są fatalne. Nie pytając nikogo o nic, jedynie mojego przełożonego doktora Kazimierza Urbana, czy mogę robić badania. Jak chcesz, to rób. Przebadanych zostało wtedy kilka tysięcy dzieci. Jak to się udało? Udało się w ten sposób, że władze nie wiedziały. Nie rozgłaszaliśmy. Matki uprzedzałam, proszę nie rozpowiadać, nie mówić, jaka choroba, pod jakim kątem badamy. Dlatego się udało, bo w momencie, jak władze się dowiedziały, to już było przebadanych masę dzieci, już nie można było tego wyciszyć. Można było najwyżej mnie uciszyć. Dziś byłaby to wielka operacja logistyczna, wtedy do pomocy miała pani tylko panią Wiesię. No i trzeba było działać bardzo dyskretnie, jak panią się to udawało. Chodziłyśmy po domach, matkom opowiadałam co, jak będziemy badać dzieci, będziemy je leczyć, ale proszę nie opowiadać, nie mówić władzom, nie skarżyć się nikomu i wtedy przebadamy większą ilość dzieci. Matki się bardzo dostosowały. Proszę sobie wyobrazić, że obecność matek na badaniach była stuprocentowa, nawet w pierwszym okresie. Stuprocentowa obecność, co nigdy, nigdzie się nie zdarza. A u nas się zdarzało. Matki przychodziły, ja odbierałam z laboratoriów wyniki i segregowałam te dzieci do szpitala, bo kierowałam dzieci do szpitala, do kliniki w Zabrzu, do kliniki w Ligocie, do szpitala w Sosnowcu, do Janowa. A potem brakło miejsca w szpitalach. I to się odbywało błyskawicznie, nie zostawiałam niczego na jutro. To, co miałam załatwić dzisiaj, załatwiałam. Wysyłałam dzieci natychmiast we współpracy na przykład z lekarzami ze szpitali. Potem brakło miejsc w szpitalach. Postaraliśmy się, żeby wysłać dzieci do sanatoriów. Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Matki i Dziecka była pani doktor Zofia Kajzerowa, która bardzo przychylnie do tego, w ogóle lekarze, cała dawniej nazywana służba zdrowia, była bardzo przychylna sprawie. Wszyscy mówili tak, oczywiście. Nikt nie mówił
nie bronił, nie zabraniał. Wszyscy ułatwiali nam pracę. A jak reagowali na taką diagnozę rodzice? Czy trudno było im się pogodzić z tym, że Huta żywicielka była również trucicielką? No właśnie, tu był problem. Matki były za, ojcowie pracownicy huty. Jeżeli zamkną hutę, jeżeli ona tak truje, to co będzie z naszą pracą? Tu był problem, ale ja przekonywałam, że ważniejsze jest życie i zdrowie niż praca. A jak leczy się chorobę, która jest polityczną? Chorobę polityczną, jak pani mówi, leczy się szybko. To znaczy w błyskawicy. I w tajemnicy. I w tajemnicy, największej tajemnicy. Co prawda już po kilku miesiącach władze się dowiedziały, ale nie można było nas wyciszyć. Już wszyscy wiedzieli o tym. Cała służba zdrowia województwa wiedziała, bo wysyłaliśmy dzieci na przykład autokarami całymi, więc jak wyjeżdżał autokar dzieci spod huty do sanatorium, na przykład do Istebnej, no to oczywiście władze wiedziały, musiały się dowiedzieć. Pod koniec roku 74 to już było głośne, ale się nie dało nic zrobić. Proszę sobie wyobrazić, że rozpoczęliśmy 4 września 74 roku, a w kwietniu 75 roku, czyli niecały rok, podjęta została uchwała o wyburzeniu familoków na tych ulicach. Jakie to była błyskawiczna sprawa. Czyli po prostu władze musiały coś zrobić. A co w tej operacji było najtrudniejsze? Brak czasu, mało czasu. Pracowałyśmy dniami i nocami, że tak powiem, żeby to wszystko usegregować, skierować dzieci. Oprócz tego, jak wysyłaliśmy na przykład dzieci do sanatorium, cały autokar, to te dzieci musiały mieć wnioski sanatoryjne. Trzeba było te wnioski napisać. Te wnioski napisać w ciągu kilku dni dla tych dzieci, no kilku dni, oprócz innych prac. Wszystko dało się zrobić. Wszystko dało się zrobić. Jak ja sama nie mogłam, z panią Wiesią nie dałyśmy rady, to zatrudniałam mamę, męża. Przywoziłam teczki dokumentów do domu i pisałam w domu. Leczenie objawów u dzieci, leczenie choroby to jedno, ale trzeba było zlikwidować przyczynę. Nie interesowałam się wtedy tym. Wiedziałam tylko, że hutę trzeba zamknąć. Przekazywałam wiadomości innym osobom nad tym, jak do tego podchodzić, jak z władzami rozmawiać. Była profesor Hager-Małecka. Profesor Hager-Małecka kontaktowała się z panem Jerzym Ziętkiem. On był wtedy wojewodą, który był nam bardzo pomocny. On był bardzo pozytywnie nastawiony, jak dowiedział się o tej ołowicy. On już 15 września przyznał 8 mieszkań dla ołowików, dla rodzin ołowiczych. To były wielodzietne rodziny. Wyprowadzane te dzieci były na przykład po leczeniu szpitalnym czy po przyjeździe z sanatorium, bo te dzieci były kilka miesięcy w sanatoriach. Rodzice się niepokoili, że tyle miesięcy w sanatoriach, że już chcieli te dzieci odebrać. No ale nie mogłam dopuścić do tego, żeby dzieci wróciły do tego zatrutego środowiska. W związku z powyższym była taka presja, żeby załatwiać te mieszkania. Wtedy o mieszkania to było bardzo trudno, ale jednak huta budowała wtedy osiedle dla swoich pracowników, no i wykorzystaliśmy to. Ponieważ były duże problemy, komu w pierwszej kolejności przyznać te mieszkania, więc jeszcze się tam wtrąciłam do tego. Postanowiłam pomóc dyrektorowi do spraw socjalnych, żeby w przyznawaniu mieszkań. I miałam uzasadnienie, tyle chorych dzieci w rodzinie, tyle dzieci w rodzinie, wielodzietne rodziny i chore dzieci miały pierwszeństwo, także proszę sobie wyobrazić, w tamtych czasach nie miał nikt do mnie pretensji o kolejności przyznania mieszkań.
Nigdy nie myślałam, że robię coś wyjątkowego. To był mój rejon, moje dzieci. Wszystkie znałam osobiście. Czy dzisiaj spotyka Pani na ulicach jeszcze ołowiki? Starałam się nie nazywać tak dzieci. Ja to nazywałam moje dzieci. Moje dzieci to były dzieci, które były chore na ołowice. Utrzymuję z niektórymi kontakt. Luźny co prawda. Bardzo dużo dzieci zmarło. Niektóre dzieci zmarły, dużo dzieci zmarło około 50 roku życia. Mają trudności w dostosowaniu się do obecnych czasów. No przykro mi to powiedzieć, ale dużo dzieci choruje. Ja to nazywam dzieci, ale to są 50-latkowie na przykład. Zebrała Pani ogromny materiał badawczy, napisała doktorat. On niestety nie miał szansy pomóc innym, został zablokowany. Żałuje Pani tego dzisiaj? Nie. Byłam bardzo usatysfakcjonowana tym, co zrobiłam. Byłam zadowolona, jak te dzieci się wyprowadzały ze środowiska. Radość mnie brała, jak widziałam, że wyburzają te domy wokół huty. Nie. Przecież niepotrzebnym jest doktor nauk medycznych na nagrobku. Jest Pani bardzo odważną kobietą. Nie bała się Pani zemsty systemu. Nazywano Panią Matką Boską z Szopienic. Nie, no czym dyplomu mi nie odbiorą? Odeślą mnie z pracy, po prostu mogę iść na wieś do pracy. Byłam już, pracowałam na wsi, bo jak zaczęłam tą ołowicę, to już miałam 10-letni staż lekarski, że tak powiem, więc też mi to nie było obce. A że wsadzą mnie do więzienia? Trudno, no wiele ludzi siedziało. Mówi Pani, miałam szczęśliwe życie, żyje Pani w świetnej kondycji. A jakie ma Pani jeszcze marzenia? No rzeczywiście wspaniałe życie miałam. Rodzinne. Mama moja żyła 90 lat. Mam troje dzieci. W szczęśliwych małżeństwach żyją. Szóstkę wnuków. Z tego trójka na medycynie. No już jestem prababcią, bo mam prawnuczkę 3-letnią. No czegoś jeszcze. Wszyscy zdrowi w tej chwili. Co prawda mąż zmarł 2 lata temu. Krótko chorował. To jest jedno, co spotkało mnie złego. Ponieważ przeżyłam z mężem 60 lat małżeństwa. Szczęśliwego, to jest bardzo ważne. Bardzośmy się wspierali. No, tak się stało. A marzenia? Marzenia, spokój. Żeby był spokój. Stabilizacja. To, co się w tej chwili dzieje, patrząc na granicę, naszą granicę ukraińską, to jest przerażające. I przeżywam to bardzo. Patrząc na te dzieci, ponieważ ja również z moją matką byłam w ucieczce w 1939 roku. Co prawda byłam niemowlakiem, ale z opowiadania mamy wiem, jakie to było ciężkie, jakie to było trudne dla nich.